Siemanko widzowie, za niedługo będzie przyjeżdżać pociąg. To może być nasza ostatnia szansa. Co na to powiesz, Piotrek? Nie wiem, ale to już musi być wielki. To powiedz po angielsku i po polsku, żeby to musi być otrzymaj go mocno, bo jedzie. To musi być wielki pociąg. Musicie stać. O, słyszycie? Co to za... Zobaczcie, co to za pociąg! Jo, pierdolę! To Tomek, zobacz. Jo, pierdolę! Łapki linę, kurwa! Jo, pierdolę! Nie spodziewałam się czegoś mocniejszego. Ale warto było. Oh my fucking god! What was that? No i co, znowu nam się nie udało, bo za mocno się baliśmy. Ale myślałam, że to będzie lepsze. No, ja też myślałam, że to będzie lepsze. Ja tutaj byłam na wycieczce szkolnej. O, samochód kanibali jedzie jak coś. O, chyba przyjechał po nas. No, przyjechał po nas. Trzymaj psa, bo tam jest pies opętany. Zobaczcie, jak pociąg odjechał. No to co, kończymy odcinek. Chcieliśmy wam powiedzieć, że pociąg jest fajny. Że biegliśmy stąd, kurwa, 10 milionów kilometrów. Pamiętam, że ja z Andrzejem spotkaliśmy taki wielki pociąg i był on o 5 razy lepszy. No, chodźmy zobaczyć stan torów, jakie są ciepłe. W ogóle co by było, gdybym ja zostawił ten... Telefon, kurwa, co by było, gdybym zostawił. On by było po nim. Zobaczmy, jakie są ciepłe. No, nie są w ogóle ciepłe, kurwa. Krzysiek, wyobraź sobie, że tak stoisz. Czy tam Andrzej, czy tam... Jak ty się nazywasz w ogóle? Zapomniałem. Nazywam cię Andrzej, Piotrek, Janusz, Grzesiek, coś takiego. Ja sobie wyobrażam, jak sobie tak stoję i pociąg po mnie jedzie. Takie straszne. Co, ja kończę filmik, nie? No, to chcieliśmy wam pokazać wielki pociąg. O, widzę go dalej, jak odjeżdża. Zdążyliśmy na ostatnią chwilę go dogonić. Więc ziomeczki, żegnajcie.